się Kobiechny. Zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj chciałam... Przepraszam. Przepraszam, kochani, że się śmieję, ale może tak, jeszcze raz. Zapraszam Was, kochani, na kolejne dekorady. Dzisiaj to ma być obiecany haul zakupowy. Ja już śmieję się na myśl o tym, co ja tam mam, co wyczaiłam, że tak powiem, na tym haulu zakupowym dla Was. Tak jak wiecie, tłumaczyłam to w poprzednich już tych dwóch holach, które robiłam, że to nie są takie stricte hole zakupowe, ponieważ hol to jest coś, co się gdzieś upoluje jakąś okazję. Chociaż w zasadzie w moim przypadku można by było powiedzieć, że upolowałam właśnie, kochani, dla Was takie okazje. Natomiast na wstępie co chcę powiedzieć? Chciałam serdecznie pozdrowić. W każdym odcinku staram się kogoś pozdrawiać. W tym odcinku szczególnie Pana Tomasza z Augustowa. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiam. Dziękuję Panu za maila, którego od Pana dostałam. Nie żaden komentarz, maila. To tak, to były bardzo miłe słowa, to były mocne też słowa, w sensie dotarły i bardzo Panu serdecznie dziękuję za to, to było też mocne wsparcie i tak przestanę, to od, jakby przestanę się tłumaczyć, to w 100% ma Pan rację, jeszcze raz Panu serdecznie dziękuję, pozdrawiam, mam nadzieję, że będzie mnie Pan oglądał dalej i teraz z większą przyjemnością, ponieważ dostosuję się do Pana rad. Były one dla mnie bardzo cenne i serdecznie za nie dziękuję. Kochani, przechodzimy teraz do tego naszego holu zakupowego. Otóż muszę Wam powiedzieć, że ja chciałam się postarać. Ja się naprawdę bardzo chciałam postarać. I wiecie, oprócz zakupów, które, oprócz rzeczy, które tutaj naokoło siebie mam, mam tutaj, trochę tego jest. No w każdym razie te hole są takie specyficzne, ponieważ no, nie jestem typową youtuberką, która gdzieś tam leci, kupi szmatkę, pokaże, czy coś tam na przykład kupi poszewkę w gwiazdki na podusie i będzie się nią zachwycała. Nie. Wiecie, jak wyglądają moje hole zakupowe, pokazuje, co warto kupić, czego niekoniecznie warto. No i co mogę powiedzieć, no w tym roku oprócz giełdy florystycznej, oprócz sklepów, hurtowni florystycznych przez internet, oprócz, kochani, zakupów również poprzez Allegro, i to od razu podkreślam o rzeczach, mówię, gdzie je kupowałam, przeróżne te rzeczy gromadziłam, oprócz jeszcze gdzieś tam swoich zasobów, które też tutaj powyciągam, Wam pokażę, niektóre rzeczy już widzieliście, odwiedziłam, zamierzałam odwiedzić sieciówki, odwiedziłam jedną sieciówkę, po czym jak weszłam do niej, to szczerze Wam powiem, że chciało mi się od razu wyjść. To znaczy, to byłyby najszybsze moje zakupy do holu, ponieważ i to i tak były najszybsze moje zakupy do holu, ponieważ po prostu jak weszłam, stanęłam, popatrzyłam i myślę sobie, wychodzę. No nie ma co, po prostu nie znajdę nic. Nie znajdę nic fajnego, nie znajdę nic, co bym Wam mogła chcieć zaproponować, co bym mogła powiedzieć o czym, że jest warto to zakupić. Również muszę powiedzieć, że weszłam i poczułam się jak na wiosnę. No ale to może o tym powiem za chwilkę, dlaczego, chociaż w zasadzie nie wiem od czego zacząć. Najpierw to ja Wam pokażę, co warto kupić, ok? I zapewniam Was, kochani, że za te pieniążki, które przeznaczycie, jeżeli oczywiście macie chęci, za te pieniądze, które przeznaczycie sobie na zakup tych półproduktów, jeżeli będziecie mieli tylko szczere chęci i życzenie oglądać moje filmy dalej i wykonać sobie we własnym zakresie jakieś dekoracje, czy to inspirowane moimi filmami, czy jakimikolwiek innymi, to naprawdę uwierzcie w swoje siły, bo bez względu na to, kochani, co byście nie wykonali, chociaż wykonujecie świetne rzeczy, to naprawdę każda z tych jednych rzeczy, nawet gdyby była najbardziej nieudana, bo na przykład to będą czyjeś początki, bo na przykład ktoś ma dwie lewe ręce i totalnie po prostu nie ma nawet chęci. Wszystko, co wykonacie, będzie lepsze od tego, co możecie w tym roku kupić w sieciówkach. I przykro mi bardzo, że tutaj być może niektóre osoby się poczują jakieś, powiedzmy, urażone, że ja tak na przykład mówię, bo idą i kupują i się zachwycają tym. W porządku, są różne gusta, szanuję to. Natomiast weźmy też pod uwagę kwestię patrzenia na różne rzeczy przez pryzmat wieku. Ja patrzę już przez pryzmat swojego wieku, swojego gustu, to przede wszystkim swojego gustu, tak? Natomiast mój gust jest taki, no powiedzmy sobie, no wysmakowany w kwestiach naturalnych, ale niekoniecznie w rzeczach naturalnych, niekoniecznie tylko, ale jest bardziej taki, powiedzmy, no ja nie jestem różową landrynką, nie jestem osobą, która kupuje tylko dlatego, żeby kupować, tylko dlatego, że się coś nowego w tym roku pokaże, no to wow, rzucam się na sieciówkę i kupuję i nie będę Wam tutaj pokazywała żadnych, tak jak wspomniałam, obrusików, gwiazdeczki, nie będę Wam pokazywała żadnych poszewek, żadnych kubeczków w Mikołajki i tak dalej, bo tego macie wszędzie pełno, to jest okej, natomiast jest całe mnóstwo po prostu takiego badziewia i kiczu, że się w głowie ludzkiej nie mieści. Nie sądziłam, że aż tyle, bo w tamtym roku jednak udało się zakupić kilka całkiem przyzwoitych rzeczy. No ale teraz do rzeczy, ok? Więc tak, jakby w ramach buntu mojego, że naszym kolorem narodowym
że tak powiem, na bożonarodzeniowym nie stanie się w tym roku, mam nadzieję, kolor różowy. Założyłam dzisiaj czerwony sweter, mam czerwony kubek, otoczyłam się czerwonymi rzeczami i w tym kierunku zmierzamy. I teraz pokazuję już pewne rzeczy, tak jak wspomniałam, widzieliście. To, co wspominałam, gdzie kupowałam, czyli giełda, czyli hurtownie, wszystko związane z florystyką i wy do tego wszystkiego, kochani, macie dostęp. To są tak, w pierwszej kolejności sznurki jutowe, juty różnego rodzaju. Tutaj nie będę, bo to widzicie w moich różnych odcinkach gdzieś tam, natomiast to tutaj jest takie, że tak powiem, skondensowana ta informacja bardzo, co ja posiadam i co ja kupuję, ponieważ wiele osób na przykład w tej chwili dołącza do kanału. Witam Was wszystkich, kochani, nowych oglądających serdecznie. Bardzo wiele osób ostatnio dołącza do kanału, bardzo mi miło i ci z Państwa niekoniecznie muszą oglądać poprzednie odcinki, dlatego pokazuję. Bardzo fajny, wydajny, zakupiłam, słuchajcie, w cenie 17 zł, taką całą belę, że tak powiem, sznurka jutowego, dosyć grubego. Nikt nie wie, ile tutaj jest metrów. Sprzedający również nie wiedzą, ja tym bardziej nie. Natomiast widać po ilości, że jest on mega wydajny. Ja będę tutaj po kolei układała takie rzeczy, potem Wam to pokażę i potem też napiszę, ile tych rzeczy pokazuję. Zakupiłam również, się udało. W tamtym roku zakupiłam taką jutę, kochani, taką bardzo rzadką jutę, taki rzadki splot, luźny, luźny bardzo, mięciutka. Ja pokazywałam przy okazji wykonywania wianków, jak z tej juty właśnie wykorzystać ją i świetnie wykonać taką jakby falbankę na wianek. Przypomnijcie sobie ten wianek, bardzo fajna, pokazała się znowu, nie było jej w zasadzie przez cały rok dostępnej. Także taka juta jest. Juta, która ma taśma jutowa, wstążka jutowa, która ma doszytą koronkę. Bardzo fajna do dekoracji rustykalnych, do dekoracji w stylu boho. Takie również wchodzą w tym okresie Bożego Narodzenia. Doskonale znacie mnie już i wiecie, że ja po prostu w międzyczasie będę gdzieś tam wplatała jakieś tam rzecz, jakieś komentarze, po co, w jakim celu to użyć i ewentualnie w jaki sposób. Tutaj mamy jutę zupełnie gładką, na przykład o gęściejszym splocie. Juty różnego rodzaju, bardzo przydatna sprawa, jeżeli ktoś się tym zajmuje. Posiadać w domu juty różne rolki, różne ilości, różne jakości, różne grubości, dlatego że jeżeli coś z tego wykonujemy, to czasami się okazuje, że nagle by nam był potrzebny kawałeczek jakiejś tam innej, więc fajnie jest się zaopatrzyć na przykład nie w 5 rolek jednakowych, tylko na przykład w 5 rolek zupełnie różnych. To Wam da o wiele większe tak jakby spektrum możliwości działania. Tasiemki, kochani, jakie zakupiłam. Już wspominałam o tym chyba przy wykonywaniu bombki ostatnio, ale dla nieoglądających wspomnę. To, co przegapiłam już w tamtym roku, taśmy z napisami Wesołych Świąt, atłasowe taśmy. Tutaj mam taśmy 22 metry bieżące. Podaję cenę giełdową 13 zł. Taka taśma, bardzo elegancka taśma, tym bardziej mi się podoba, ponieważ mamy teksty po polsku, czego dalej w sieciówkach nie mamy. Dalej w sieciówkach dominują teksty po angielsku i na przykład przychodząca do Was starsza mama lub babcia nie ma obowiązku wiedzieć, co to znaczy Merry Christmas i po prostu może oczekiwać Wesołych Świąt napisu, a tam ich nie ma. Bardzo fajne taśmy atłasowe z nadrukiem jakimś niekoniecznie takim bardzo mocno rzucającym się w oczy, czyli takim kontrastowym, niekoniecznie białym. Ja na przykład do czerwieni zakupiłam z szarym nadrukiem gwiazdek. Taśmy fajnie kupować sobie jest, chcąc wykonywać we własnym zakresie jakieś dekoracje, stroiki. Bardzo fajnie jest kochani, zakupywać sobie taśmy mniej więcej o tej samej, z tym samym printem, czyli z tym samym wzorem. Używam słów, których teraz się powszechnie bardzo używa, w telewizji się ich używa, pokazując, jak wykonać dekoracje, totalny bezsens, no ale używamy taśm z tym samym wzorem, kupujemy węższe, szersze, nie odbiegamy bardzo tematycznie jedna taśma od drugiej, dlatego że to nam również da możliwość wtedy zadziałania sobie w jakimś strojku, potrzebujemy większą kokardkę zrobić, gdzieś w innym miejscu, w tym samym strojku mniejszą i wtedy mamy możliwość, jeżeli sobie kupimy jedną kraciastą, drugą w kropki, trzecią w gwiazdki i tak dalej, bałwanki, to wtedy mamy bardzo mocne ograniczenie tego działania. Jaka jeszcze taśma się przywlokła? Jeszcze się przywlokła taśma w kolorze złotym, to jest oczywiście standard, obowiązkowa sprawa. Białe gwiazdeczki, białe. Sznurki. Bardzo fajne sznurki, kochani. Sznurki różnej grubości, przeróżnej grubości sznurki. Mało tego, zauważcie, no dla osób powiedzmy spostrzegawczych, to już widzicie, o co chodzi. Jeden sznurek od drugiego się znacznie różni odcieniem. Kwestia gustu i kwestia bardzo mocnego wyczulenia takiego estetycznego na dobór kolorów. Dobór kolorów, czyli jak mamy na przykład, wykonujecie strojek glamour.
i bombki macie w bardziej żółtym odcieniu, wówczas taki kolor. Jeżeli bombki macie w stonowanym odcieniu, wtedy mamy ten taki piękniejszy złoty, czyli taki bardziej szlachetny. Ja na takie rzeczy zwracam uwagę, zresztą to wiecie i piszecie o tym, zwracacie też uwagę na to sami. Sznurek w kolorze srebrnym, no i do tego oczywiście do kompletu, żeby było, czyli gdzieś tam do wykończenia. Takie sznureczki, ten jakoś zaparował dziwnie, nie wiem dlaczego, już pokazuję Wam. Sznureczki w kolorze srebrnym i w kolorze złotym. Ojej. Pasujące kolorystycznie do tamtych grubych, a takie cienkie sznureczki też nam dają możliwość jakiegoś wykończenia strojka, bądź na przykład zawieszeń, wykonania zawieszki, że fajnie, żeby to wszystko ze sobą, wiecie, korespondowało jakoś. Moje ulubione słowo, no ale takie prawdziwe, prawda? Na razie tasiemki poszły. Teraz naturalne rzeczy. Część rzeczy już mam otwarte, ponieważ przy ich użyciu wykonywałam już w tym roku dwie dekoracje. Dopiero dwie dekoracje, chociaż Was jest coraz więcej, powinno być coraz więcej filmów. No, tak jest po prostu. Jest jak jest i kochani, jeżeli komuś pasuje być na tym kanale i oglądać, to musi się niestety pogodzić z faktem, że no taka jestem niezorganizowana. W plasterki pokazywałam, plasterki są przeróżnej wielkości, z różnego rodzaju drzewa, możecie kupić również bez żadnego problemu w tej chwili, na przykład duże plastry, jeżeli ktoś nie ma własnego gdzieś tam zasobu drzewa, to może zakupić sobie różnej wielkości plastry z różnych gatunków, więc dzięki temu możecie mieć albo z korą przybielaną, albo z korą brązową, ciemniejszą, grubszą, jakby tutaj grubszą, cieńszą i tak dalej. Różnej wielkości, takie małe z odpadków, plastereczki również, to już widzieliście przy wykonywaniu bombki, ale myślę, że tych rzeczy jeszcze będę używała na pewno przy wykonywaniu wianka. Z naturalnych rzeczy, szyszeczki, szyszunie, szyszki, szyszunie, szyszeczki różnej wielkości. To wszystko to są zakupy Gilda Florystyczna i Internet. Takiej wielkości paczka szyszek. No, jeżeli ktoś pójdzie, nazbiera sobie, to nie jest opłacane dla niego kupowanie szyszek, jasne. Jeżeli komuś się na przykład, powiedzmy, ocknął się za późno albo mu się nie chce, to taka paczka szyszek 11 zł. Natomiast tych szyszek tutaj jest całkiem sporo, więc uważam, że jest to cena bardzo sensowna, dlatego że się spotkałam też z miejscem, gdzie, też na giełdzie, gdzie za jedną szyszkę usłyszałam cenę 1 zł. W związku z tym 1 zł no to niby nie jest wiele, ale chcąc tych szyszek już tam ileś zakupić, no to już nam się robi troszkę kwota. Pokazuję takie różne paczki duże, dlatego że na przykład taka duża paczka i tutaj już mamy znacznie większe szyszki, kosztuje 12 zł. Tutaj od razu podkreślam fakt, to samo macie dostępne w internecie. Tutaj, kochani, te szyszki takie plastikowe, o czym się przekonałam, że plastikowe wykonując wianek dwa filmy wstecz, natomiast plastikowe, ale fajnie przyszronione na drucikach, dają nam możliwości różnego wykonania, jakby zaaranżowania w różny sposób tej gałązki i też bardzo fajna sprawa, wygląda bardzo naturalnie. To są na zasadzie takiego opakowania, gdzie mamy takie pogrupowane szyszki. Też akurat tutaj te florystyczne miejsca. No, to ktoś by mógł powiedzieć, że w zasadzie rzecz nieświąteczna. No nie świąteczna, rzecz całoroczna. Jakaś egzotyczna jakaś pestka na patyku, po prostu. Też zakupiłam teraz, dlatego że myślę, że też może bardzo fajnie korespondować z takimi naturalnymi elementami, a jednak no to już troszeczkę jest tak, że odbiegamy troszkę wykonując nasze rustykalne, no tak się to ogólnie nazywa, tak? Czyli rustykalne, naturalne rzeczy. Odbiegamy troszeczkę, kochani, od tej konwencji takiej, żeby to wszystko musiało być takie stricte świąteczne, czyli wprowadzamy różne egzotyczne, już od długiego czasu, różne egzotyczne elementy do dekoracji. Fajnie jednak, żeby one się trzymały jakiejś tam konwencji, którą sobie założymy, czyli zupełnie nie było to tak na przykład, że wykonujemy naturalne i nagle dajemy całą szyszkę jedną opakowaną w brokat złoty. No tak nie robimy, natomiast takie rzeczy się zaopatrujemy naturalne. Korzonki, korzonki, rewelacyjna rzecz, uwielbiam korzonki. Rewelacyjna rzecz występuje w różnych kolorach. Kochani, 29 zł taka duża paczka, także cena bardzo dobra. Natomiast te korzonki, świetna sprawa do wykończenia strojków, do wykończenia wianków, do użycia jako element taki, powiedzmy, główny element, czyli taki dominujący, dlatego że przez tą swoją jakby różnorodność kształtów świetna sprawa. Poza tym to też możecie potraktować sprayem złotym, srebrnym, nie wiem, tak chodzi mi gdzieś w głowie, spróbuję w tym roku na przekór wszystkiemu wykonać, przepraszam, że się tak, ale już tutaj mi zakurzyły te rzeczy. Spróbuję na przekór wszystkiemu
czyli wbrew naturze pomalować na złoto część tych korzonków lub na kolor srebrny sprayem i gdzieś wykorzystać w dekoracji glamour. Czyli taka nowość, naturalne elementy wprowadzone do wianka czy tam do dekoracji glamour, potraktowane sprayem, czyli zupełnie zmienią one swój charakter. Nie wiem, czy to jest widoczne. Ja staram się to tak układać, żebyście mniej więcej wszystko widzieli, ale też musi mi się tutaj wszystko zmieścić, a te sieciówki, te perełki, to już bym chciała, żeby miały tutaj swoje naczelne miejsce. Poprzednio też pokazywałam Wam już jabłuszka, ale pokażę dla osób, które nie oglądały. Jabłuszka, przepiękne jabłuszka, takie metalizowane. Takie jabłuszka jeszcze jestem w stanie znieść, że tak powiem, w sensie jakby moje poczucie estetyki pozwala mi na użycie tych jabłuszek, bardzo ładne. Natomiast są też i takiej jakości jabłuszka, to są jabłuszka różnej wielkości i akurat no, paradoks jest taki, że ładniejszych rzeczy mamy mniej do wyboru, czyli tych ładniejszych mamy tylko jedną wielkość, one się pokazały w różnej kolorystyce, natomiast kochani, takich akurat troszeczkę, no troszkę już takich bardziej świątecznych zdecydowanie, styropianowe jabłuszka, wybrokacone mocno, mieniące się, też bardzo fajna rzecz, z zawieszką, na choinkę, ewentualnie do użycia gdzieś tam, powiedzmy, również do wklejenia, do strojka, do wykonania do jakiejś dekoracji, do wianka, 17,50 kosztuje taka paczka, czyli takie rzeczy już zaczynają iść w cenę, więc miejcie na uwadze, dlaczego tyle się płaci za strojki, na przykład, które się kupuje. Jeżeli kupujecie strojek fajnej jakości, czy wianek fajnej jakości gdzieś w kwiaciarni, w jakiejś pracowni florystycznej i musicie za niego zapłacić kupę pieniędzy, ale on jest wykonany tak, że Wam się podoba, to znaczy, że on kosztuje dlatego, że jest użytych bardzo fajnych materiałów sporo i zwróćcie na to uwagę. Tutaj mamy również 17,50 paczuszka małych jabłuszek. 17,50, niby nie tak dużo, z drugiej zaś strony dużo jak na fakt, że z samych jabłek nie zrobimy dekoracji. Do tego trzeba by było dodać mnóstwo innych rzeczy, żeby to się ładnie prezentowało. To odkładam tutaj gdzieś tak sobie troszeczkę na boczek. Później Wam to wszystko skumuluję na stole, zrobię jedno zdjęcie takie grupowe, na wejściowe. Co ja mam takiego z interesujących? A, te widzieliście już, te takie przypominające, kochani, żołędzie, takie jakby czapeczki żołędzi, egzotyczne susze, również tutaj są. Też je mam jeszcze w innych kolorach. O, odnośnie jabłuszek, jeszcze takie strojki. Bardzo fajna sprawa dla osób, które są troszkę wygodniejsze, ale też również takie zapchaj dziurki, dlatego że taki stroiczek kupiony, gdzie jest jabłuszko, ale do tego już są listki przyśnieżone, do tego jest jakaś szyszka przymontowana na drucie, do tego, kochani, zobaczcie, jest już jakaś tam tutaj coś, jakaś imitacja jarzębiny, ostrokrzewu, nie wiem, dokładnie dzikiej róży, ale zrobiona na biało. W każdym razie ciekawy element, dlatego że dla wielu osób może stanowić jako po prostu taki podstawowy element dekoracyjny, do tego dobudowujemy całość. Ile osób, tyle pomysłów, ale wygodne są takie strojki, bardzo wygodne, jeżeli wykonujemy sobie jakąś tam konkretną dekorację. Jabłuszka, czy jabłuszek koniec? O, tutaj mam jeszcze jedne szyszki, jeszcze jednej wielkości, ich było sporo więcej, 7 zł kosztuje taka paczka. Z jabłuszek jeszcze mam jabłuszka tutaj zielone. Dlaczego kupiłam jabłuszka zielone i to w dodatku w cenie 16 zł taka paczka? Otóż dlatego kupiłam te jabłuszka zielone, takie jakby, powiedzmy sobie, no nie zimowy kolor, prawda, zdecydowanie. Natomiast generalnie bardzo w modę wchodzi również zieleń we wszelkich odcieniach, ale najbardziej oczywiście zieleń butelkowa, ale tak sobie pomyślałam, że możemy zrobić całkiem fajnie jakiś taki stroik, również tak jak gdzieś tam zmiksowałam kolor z brązem inny, teraz bym chciała z brązem typowo świątecznych elementów, takich symbolicznych świątecznych, zmiksować troszeczkę taki seledynowy kolor właśnie, stąd te jabłuszka i myślę, że się to będzie fajnie prezentowało. I do tego mam w związku z tym sizal również w kolorze seledynowym. To będziemy stosować do wykonania gdzieś tam jakiejś dekoracji. Co jeszcze? Tutaj mam szyszki, jeszcze w temacie szyszek. Szyszki takie wybielane. To są szyszki, które własnym domowym sposobem też możecie zrobić, czyli zwykłą naturalną szyszkę wkłada się po prostu w acze i czeka się, jak ona się odbarwi. Natomiast tutaj kupujemy już gotowe. No te szyszki już są droższe. 15 zł tutaj kosztuje zaledwie...
3, 6, 10. 10 sztuk kosztuje 15 zł. To już jest sporo, ale efekt przy użyciu takich szyszek też fajny. I 9 zł takie malunie szyszunie. Takie malutkie szyszunie, to nawet nie są szyszunie, to są jakieś z czegoś tam, z jakiejś rośliny też egzotycznej. Kasurina w każdym razie się ta roślina nazywa. I to jest taki susz, ale zdecydowanie fajnie imituje takie malutkie szyszeczki, także to będzie fajnie korespondowało w jednym strojku. Jak widzicie, staram się kupować i nabywać komplety takich rzeczy. Wianki. Wianki pokazuję te, które już miałam w domu, które już miałam, ale co chcę pokazać, dlatego żeby Was upewnić. Cen nie podam, bo ceny tych wianków się bardzo mocno różnicują w zależności od tego, gdzie kupujecie. Natomiast, kochani, wianki chciałam Wam po prostu uzmysłowić, że bez względu na to, czy macie taki wianek, który będzie tam, powiedzmy, no niech on kosztuje w granicach, nie wiem, od 6 do 10 zł. Czy macie taki wianek storypianowy, na przykład 2, 3, 4 zł? Czy macie wianek słomiany, który też należy do jednego z najtańszych wianków i bardzo, i to jest świetna baza do pracy wianki słomianej, jeżeli ktoś ma dostęp. Czy mamy takie wianki już, gdzie wianek kosztuje w cenie hurtowej 20 zł? Czy mamy takie wianki? Bez względu na to, jakie kupimy te wianki, zawsze zrobimy dekorację lepszą niż wianek, który zakupimy w sieciówce. To jest bez dwóch zdań. Odkładam. Z rzeczy pod glamour mamy ptaszki. Ptaszki w kolorze srebrnym kupiłam, mają być jeszcze czerwone, złote. Jak byłam, akurat się skończyły, ale będą, dlatego teraz macie też dostępne w internecie. A słuchajcie, zakupy w internecie wyglądają tak, że ja akurat sobie sukienkę kupiłam wczoraj, przyszła dzisiaj. Natomiast w związku z tym nie ma żadnego problemu naprawdę z tym, bo czasami ktoś dłużej odwleka gdzieś tam wyjazd albo tłumaczenie się, na przykład, a u mnie nie ma hurtowni florystycznej, albo u mnie na przykład nie ma gdzieś tam giełdy florystycznej. To nie szkodzi człowieku, to usiądź przed internetem, wejdź na Allegro, kupisz i na drugi dzień, dosłownie na drugi dzień to masz. W związku z tym to nie jest wytłumaczenie, że nie mamy i tam mamy takie ceny na Allegro, takie same, albo tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, nawet troszkę niższe. 6 ptaszków kosztuje 22 zł, ale są bardzo ładne ptaszki do wykorzystania, do udekorowania choinki, do jakichś wykorzystania w stroikach, w wiankach i tak dalej. To jest ciekawa sprawa, to co tu mam. To są patyki. To są patyki dla leniwych, czyli dla takich jak ja, czyli dla osób, którym się nie mają, znaczy może nie dla leniwych, może na przykład o tak, żeby lepiej to zabrzmiało, dla osób, które mają bardzo dużo zajęć, czyli takich jak ja, czyli dla osób, które nie chodzą po gdzieś tam, nie zbierają tych patyczków, potem nie mają czasu ich sobie gdzieś, powiedzmy, nie wiem, obierać z gałązek, równać i tak dalej. Następny atut tych patyków jest niewątpliwie taki, że tak jak widzicie, one są w miarę równe. W związku z tym, jeżeli potrzebujemy je w jakimś konkretnym celu i do strojków będziemy potrzebowali, to właśnie bardzo fajna, to są z różnego tutaj, z różnych drzewek, bo widzę różne gatunki tutaj mam. Natomiast, kochani, to są patyki, które kupujecie pytając o patyki do wykonywania wieńców. To jest, tak, no nie wiem, czy to dobrze teraz powiem, ale wyrobówka, tak, do wieńców. W związku z tym takie patyki kosztują 4 czy 5 zł bodajże za paczkę, jakoś tak, no, żeby nie skłamać, powiedzmy, że do 7. Troszkę się gubię w tych cenach, powiem Wam szczerze. Nie kupuję ich na co dzień, kupiłam je pierwszy raz, ale uznałam, że nie będę miała takiej ilości skąd zdobyć, jaka jest mi potrzebna, natomiast te będą akurat w sam raz idealne. Z nich można robić również na przykład fajne wianki, czyli pokleić je ze sobą, ale to też może jakoś nam się uda jeszcze zrealizować. Więc patyki. Teraz, kochani, co jeszcze kupiłam? A, to już dokupiłam tam. To, co widzieliście w poprzednich odcinkach, troszeczkę przepiękne gałązki, imitujące żywe igliwie zdecydowanie, bardzo fajne. Dzięki uprzejmości panów z jednej tarnowskiej hurtowni czeka tam na mnie jeszcze karton takich gałązek, albo mam nadzieję, że czeka, miał czekać do jutra. I taka gałązka, kochani, cena hurtowa to jest od 4 do 5 zł. Myślę, że taka sama cena w internecie. Myślę, że warto, dlatego że wziąwszy pod uwagę, co ja Wam pokażę później, to osobiście, z ręką na sercu, wolałabym kupić sobie 3 takie gałązki, za które bym zapłaciła 12 zł, włożyć do wazonika i udawać, że to jest cała moja dekoracja bożonarodzeniowa. W związku z tym takie gałązki serdecznie Wam polecam. Szukajcie w bardzo dobrej jakości. Tutaj jest na przykład gałąź ostrokrzewu. To jest ta roślinka, której nazwy ostatnio nie pamiętałam. Natomiast jest to ostrokrzew, bardzo pięknie się prezentuje, zwłaszcza, że jest to, że jest w takim ciemnym, fajnym, intensywnym kolorze czerwieni.
z kolejnych rzeczy czerwonych, których nie mamy tutaj wcale mało, mamy tak, jabłuszka większej wielkości. Jabłuszka większe. Już w tradycji takiej jakby naszej się te jabłuszka dawno pojawiły jako ozdoby albo jako elementy używane do wykonywania dekoracji albo jako ozdoby na choinkę, więc po prostu my też tutaj je mamy. Co prawda tradycyjnie powinny to być jabłuszka rajskie, no ale to poszło już w tą stronę, że jak już jabłuszka, to już obojętnie nawet wielkości dyni, byle było jabłuszko. W związku z tym po prostu mamy jabłuszka. Tutaj mamy jabłuszka ładniejsze. Taka paczka kosztuje 27 zł. Tych jabłuszek mamy całkiem sporo, ale jak już wspominałam w poprzednim też filmie, możecie je zakupić na przykład tak pogrupowane, na przykład po 12 sztuk. I takie mniejsze ilości, jeżeli Wam są niepotrzebne w hurtowej ilości, to kupujecie przeważnie właśnie w internecie, kochani. Bardzo fajne, styropianowe, ale przepięknie polakierowane, bardzo ładnym kolorem, takiej intensywnej czerwieni, który ja lubię. Lubię, co widać zresztą chyba, że lubię taką intensywną czerwień. Tutaj mamy jabłuszka bardzo podobne, ale w kolorze malinowym. Jakościowo powiedziałabym, jakość ta sama, tak? Tylko zobaczcie, jaką różnicę robi. Wystarczy, że kolorystyka. Ona nam już robi różnicę. Te się delikatnie błyszczą, te są matowe. W związku z tym, no, osobiście tutaj 100% na tak. Tutaj jak najbardziej, znaczy może być, tak? Może być, ale już niekoniecznie. Jabłuszka były, tutaj się odkładam czerwone, te też były. Teraz tak, idąc za ciosem, takie paczki, całe paczki takich stroiczków, taki stroiczek złoty 75 w cenie hurtowej. To już jest gorszej jakości, jakby to igliwie, kiepskiej jakości w ogóle ten dobór tutaj, bo to już pokazywałam też w poprzednim odcinku. Tutaj na przykład mamy serduszko. Nie wiem skąd to serduszko, potem ja jeszcze pokażę, ono się jeszcze w jednym miejscu też pojawiło. Nie wiem skąd to serduszko, no ale jeżeli to już święta pełne miłości, to może dlatego. Takiej miłej atmosfery, natomiast mamy jeden element, nie wiem jaki, po prostu kulka, jeden element dzikiej róży, serduszko, ale to też są stroiczki, które gdzieś też tam na pewno wmontujemy sobie w dekorację. Chodziło mi też o to, kupując te rzeczy, żeby Wam, ja sobie z nimi poradzę, natomiast chodziło mi o to, żeby po prostu Wam pokazać, jaka jest duża różnorodność tych elementów. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład imitację dzikiej róży, oczywiście sztuczne rzeczy. Imitację dzikiej róży, chyba to jest, nie, to nie będzie dzikiej róży, bo to ma jeszcze takie coś na górze, więc jak ma takie coś, to ja nie wiem, co to jest. W każdym bądź razie jest to w kolorze czerwonym i jest to pod święta, ale tutaj również mamy na przykład takie przepiękne kuleczki i tutaj znowu taka delikatna, taka subtelna różnica, chociaż w kolorze nie ma jej tak bardzo, ale jednak. Taka subtelna różnica, tutaj mamy piękną gałąź, bardzo mocno jakby opakowaną tymi kulkami, a nam głównie zależy na kulkach. Kolejna sprawa przy wykonywaniu jakiejkolwiek jakości stroika, czy wianka, czegokolwiek, bardziej będą praktyczne dla Was takie gałązki, które możecie przyciąć i one mają na sobie mniej kulek, ale z nimi możecie bardziej pokombinować niż coś takiego, gdzie cała taka gałązka to już jest coś do wklejenia w całości. Ciężko jest to rozczłonkowywać, tym bardziej, że o, tak jak widzicie, tu jest ze sobą poklejone. Rozklejając, efekt będzie taki, że będzie widać po prostu styropian. Dlatego pewne rzeczy polecam, pewne niekoniecznie. Lub pod rozwagę. Pod rozwagę. Tutaj mamy czerwień, opakowujmy się w tą czerwień, opakowujmy, bo zaraz przejdziemy do perełek z sieciówki i wtedy aż nam się zapragniemy czerwieni. Tutaj mamy takie malutkie kuleczki, 17 zł kosztuje taka paczka, kochani, gdzie się znajduje kilka takich jakby pogrupowanych, kilka, teraz zobaczę, dokładnie Wam powiem ile, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 takich paczuniek, takiej jakby, no pewnie to jest jakaś jarzębinka. 12 paczuniek kosztuje 17 zł. Też nie mało, ale jest to taki element drobiażdżek, ale on nam bardzo często robi gdzieś tam robotę, że tak powiem, czyli dajemy takie drobniutkie elemenciki i właśnie wtedy nam tego brakuje, dlatego zaopatrzmy się w taką paczuszkę, chociaż jedną, żeby mieć. Jejku, ale mi tutaj się nakurzyło strasznie, a to dopiero się jeszcze zacznie. Kolejna paczka jeszcze nie otwarta przeze mnie. Ta paczka była droga. Wow, 42 zł. Nie zwróciłam nawet na to uwagi, wiecie? 42 zł kosztowała paczka, to zaraz zobaczymy czego. Czy to się w ogóle opłaciło. Zobaczcie, jest szyszka. Jest kilka kulek.
i są dwa listki. Mało tego, są to listki róży. Takie coś. Teraz zobaczymy, ile tego tu mamy sztuk. 12. Mamy 12 sztuk, czyli 12 sztuk po 3,50 za sztukę, 42 zł taka paczka. Wziąwszy pod uwagę, że jedno to kosztuje 3,50 za sztukę, totalnie uważam, że totalnie się nie opłaca. Lepiej kupić sobie same szyszki, liście, róże niekoniecznie muszą się znajdować w strojkach świątecznych. Mogą, ale nie muszą. I do tego na przykład szyszki i takie gałązki sobie poradzicie sami. Natomiast to jest rzecz nieekonomiczna. Nie, tego nie doradzam. To pokazywałam. Tutaj pokazywałam również ostatnio też jarzębinka przepiękna. Dlatego, że ona jest taka piękna, to naprawdę mówię przepiękna. Nie ironicznie, bo możecie się już pogubić, o czym mówię ironicznie, o czym naprawdę. Przepiękna jarzębinka, taka imitacja jakby przyszronionej już, jak widzicie. Pięknie się mieni, także świetna sprawa do strojków. Jarzębinka w kolorze czerwonym jak najbardziej. Jarzębinka w kolorze białym też pięknie. Natomiast spotkałam się, i to nie mówię, że gorzej wyglądają, już w kolorze srebrnym, w kolorze złotym, w kolorze fioletowym, w kolorze zielonym kolorów jest tyle. Bez liku, czyli dla każdego coś dobrego, dlatego nie ma wytłumaczenia, że na przykład nie można wykonać strojka czy dekoracji świątecznej wedle własnych preferencji kolorystycznych i stylistycznych. Można. My jesteśmy, kochani, w tej chwili, my się od jakiegoś czasu zachłysnęliśmy po prostu ilością rzeczy, które mamy dostępne na naszym rynku. Paręnaście lat wstecz takich rzeczy w ogóle u nas nie było. Trzeba było naprawdę bardzo mocno się gimnastykować i być bardzo mocno kreatywnym, żeby coś fajnego wykonać. Dlatego na przykład wszelkie komplementy pod moim adresem, które słyszę, że jestem osobą kreatywną, dziękuję za nie, przyjmuję je jako komplement, aczkolwiek, kochani, to, co ludzie, żeby wykonać coś pięknego, fajnego lata wstecz, to dopiero było coś. Dlatego, że nie było kompletnie dostępnych takich rzeczy, a teraz jest tak, że my idziemy do sklepu, zachłystujemy się tym i kupujemy właśnie przez to, tak jak mówię, no, użyję raz jeszcze tego słowa, przez to zachłośnięcie się kupujemy czasami największy badziew, taki, którego byśmy prawdopodobnie przemyśliwując troszkę tą kwestię nie kupili, ale jednak kupujemy, bo wow, coś nowego, więc my to po prostu bierzemy. Przepraszam. Nie trudno było przewidzieć, że w którymś momencie mi zabraknie tchu. Zaraz zapiję wodą, tylko dokończę o czerwonych rzeczach. Tu mam fajną czerwoną rzecz, fajną. Co prawda jakby igliwie średniej jakości, jest oczywiście obowiązkowa szyszeczka, zobaczcie, ale fajna jakość, ponieważ drobniutkie kulki. Drobniutkie i to mi się podoba i to uważam, że w wielu miejscach wykorzystam na pewno jako wypełniacz, jako dodatek, a może jako podstawę nawet. Z czegoś takiego, z takich gałązek wielu, można wykonać na przykład wianek piękny, splątując ze sobą wyłącznie same te gałązki. Biorąc pod uwagę, że kosztuje to 37 zł, wykonanie wianka we własnym zakresie nie byłoby tanią rzeczą, więc raczej się to stosuje jako dodatki, ale dla chcących można z tego naprawdę wykonać sobie super taki strój właśnie w postaci wianka przy użyciu wyłącznie tych elementów, już bez dodatków żadnych innych. To byśmy mieli na tyle z rzeczy, które zakupiłam wcześniej. Również się udałam na giełdę w celu, jakimś tam celu się udałam i coś jeszcze przywlokłam. Nawet tutaj powiem Wam tak uczciwie, że nie do końca pamiętam, co kupiłam, bo ja też jestem kobietą i też działam jak sroka, czyli jak jadę i podoba mi się, to po prostu biorę. Biorę, niekoniecznie jak sroka w sensu stricte takiego, że po prostu coś się błyszczy, to się akurat błyszczy, ale to Wam chciałam pokazać te kulki, dlatego że bardzo fajne, takie właśnie też śnieżne i przy użyciu takich gałązek z ładnej jakości kulkami możemy sobie naprawdę wykonać bardzo fajne dekoracje i nie musimy tutaj się specjalnie gimnastykować. Wiele było zapytań na przykład o dekoracje w tubach szklanych, w związku z czym mnie się wydaje, że tutaj nawet nie ma specjalnie czego pokazywać, dlatego że wystarczy włożyć parę takich pięknych gałązek, aczkolwiek nie skiczowacić tego, dodając nie wiadomo co, i mamy już naprawdę bardzo fajną dekorację. Są kulki, są jakieś tam sprężynki, to się świeci, błyszczy, pięknie mieni, nie ma co przekombinowywać, to już jest moim zdaniem gotowa forma dekoracji, co wcale nie znaczy, że nie potnę jej sekatorem na kawałki i nie wykorzystam do zrobienia innej formy. Co ja kupiłam?
ze świątecznych rzeczy. Totalnie nieświąteczna rzecz, ale to już widzieliście przy poprzednim odcinku. 10 zł kosztuje cała taka paka tych jakby takich, to są jakieś takie skrawki, kory, wysuszone, przymalowane jakimś wapnem na biało, ale, przepraszam, robią robotę, tak jak widzieliście gdzieś tam przy wianku chyba. Boże, ja się za chwilę tak zapowietrzę, że nie zdążę Wam tych perełek z sieciówki pokazać. Ja kupiłam mech. Mech. 20 zł kosztuje taka paczka i to jest mech robotek. Ten mech jest wydajny. On jest relatywnie do innych rodzajów mchu, nie jest taki drogi. Natomiast w poprzednim odcinku, i tego Wam niestety już nie pokażę, wykorzystywałam do zrobienia kuli, kochani, piękny mech, bardzo ekonomiczny, że tak powiem, wydajny, tani, w plastrach, w takiej dużej paczce, która się nazywała płachta. Otóż się okazało, że płachty są już niedostępne. I to jest wielki ból, bo ja bardzo mocno te płachty liczyłam, no ale dobre nie może trwać za długo. Z rzeczy świątecznych, tradycyjnie, suszona pomarańcza w plastrach. Wiele osób wykonuje we własnym zakresie, wiem, doceniam. Ja niestety nie wykonuję. 15 zł taka większa paczka, ale bierzemy też to przez pryzmat, patrzymy na cenę przez pryzmat tego, że takiej pomarańczy nie musimy używać dużo w wykonywaniu stroików. Oczywiście są różne wielkości paczki. Co teraz chciałam pokazać? Aha, tradycyjnie oczywiście obowiązkowo cynamon, laseczki cynamonowane. Jeszcze jedne. Bawełna. Bawełna. Ostatnio miałam takie nietypowe zlecenie na dekorację. Ja się nie podjęłam wykonania tej dekoracji ze względu na to, że osoba, która życzyła sobie wykonania tej dekoracji, uważała, że elementy, które wybrała, no po prostu to jest totalnie po taniości. To jest tak, jakbym ja mniej więcej, wiecie, nie wiem, hodowała sobie tą bawełnę w ogródku. No nie mam bawełny. I wyobraźcie sobie, tutaj mamy bez gałązek. W tamtym roku Wam pokazywałam bawełnę na gałązkach. Też bardzo fajna rzecz, natomiast tutaj wiem już, że będę wykonywała ją do przyklejania, w związku z tym po prostu bez gałązek. Raz, dwa, trzy, cztery, 12 sztuk takich kwiatów jakby bawełny kosztuje 17 zł. Bawełna to jest droga rzecz, dlatego jeżeli droga, a nie wydajna, dlatego jeżeli macie jakiś fajny zamysł na dekorację przy użyciu bawełny, to po prostu sobie ją zakupcie. Jeżeli nie, szkoda, żeby Wam leżała, bo po prostu poleży, zmarnuje się, a jednak jest nie jest to ta najtańsza sprawa. Z takich kapturków, ponieważ mówiłam, że będę szła troszeczkę w kolorystykę zieloną, pomimo tego, że zieloną mamy i igliwie mamy zielone, ale to nie przeszkadza zupełnie w tym, żeby zastosować troszeczkę takie intensywniejsze zieleni w stroikach. Zobaczcie, przepięknie barwione te kapturki. To są takie same, jakich używałam już wcześniej, takich przybarwianych na przecieranych bielą. To są takie same, jakie pokazywałam dzisiaj w brązie. One są w różnej kolorystyce. Są w czerwieni takiej ciemnej, są w kolorach żółtych, są w kolorach takich jasnych. Natomiast takie podświąteczne bardzo mi się spodobała ta taka zgaszona butelkowa zieleń. Tak, myślę, że to jest butelkowa zieleń, taka wpadająca, może troszkę jaśniejsza niż butelkowa, ale bardzo ładny odcień. Do tego bombeczki. Udało mi się zakupić, to już okruszone są tam, pruszy się po prostu z tych kulek, brokat. Udało mi się zakupić tej wielkości, aczkolwiek w innej hurtowni kupię sobie większe bombki do tego. No i co teraz? Duża wyższość wszelkiego rodzaju florystycznych miejsc, czyli giełd, hurtowni i tak dalej, nad sieciówkami, że z jednego koloru, konkretnie jednej tonacji kolorystycznej, jednego rodzaju, możemy zakupić wiele wielkości. To nam daje bardzo fajne alternatywy do wykonania dekoracji. Dlatego o tym mówię, ponieważ zaraz przejdę do bombek zakupionych w sieciówce. I co jeszcze? To już taka końcóweczka. O, kupiłam takie bardzo fajne kulki. Bardzo drogie, uważam. Uważam, że bardzo drogie, dlatego że tutaj będzie w tej paczce 12 takich czyś. Takiego czegoś, 12 sztuk, takich pęczków. I to kosztuje 14 zł. Dosyć dużo to kosztuje. Ale wziąwszy pod uwagę, że nie wszystkim jest potrzebne 12, no to kupujecie na przykład takie na sztuki, no to wychodzi nam tam powiedzmy po złoty, złoty z groszami, złoty 10, niech będzie złoty 20. Fajnie się prezentuje, bo one są tak ładnie, styropianowe oczywiście, są bardzo ładnie tak jakby przylakierowane, ładnie się błyszczą, można tym sobie wykańczać wszelkiego rodzaju również dekoracje, stroiki.
konwencje zielonych kompozycji się to pięknie nam pasuje i patyki. Patyki. To nie jest tak, że ja nie mogę tamtych patyków wziąć i pomalować sprayem. Mogę. Ale chciałam Wam pokazać, że możecie też kupić sobie takie gotowce. 6 zł kosztuje taka paczka patyków złotych, srebrnych. Także jak widzicie, kochani, do tej pory wiele osób kupowało jakieś takie, powiedzmy, wydawało się nam wszystkim, że na przykład w sklepach typu IKEA, powiedzmy, mamy takie rzeczy i tylko wyłącznie tam je mamy. Nieprawda, mamy je w wielu miejscach. Fajne, fajniejsze, ładniejsze, no po prostu są. Złote, srebrne, były też różne inne. Mam to. No i to by było koniec rzeczy, które warto kupić. I teraz przejdziemy do perełek. Ja tutaj zaraz wyłożę sobie 2 siatki, tylko wiecie, zastanowię się najpierw, które w pierwszej kolejności, bo chciałabym takie najbardziej perłowe perełki pokazać Wam na końcu. Przyznam szczerze, że troszkę my taka nieprzygotowana, w sensie takim, że tak nie do końca zakupiłam. Tak jak mówię, z bólem serca zakupiłam, przyniosłam, postawiłam i tak czekają. Wiecie co, w zasadzie wszystko, co bym nie pokazała Wam tutaj z tego, to będzie perełka. W związku z tym sobie tylko taką jedną jedniusieńką zostawię na koniec, ale wszystko po kolei będziemy lecieć. To wszystko właśnie będą perełki w negatywnym słowa znaczeniu niestety. Przepraszam. Przepraszam, muszę. Słuchajcie, pierwsza sprawa, o, mam 2 rzeczy, 3 rzeczy, które uważam, że fajnie warto kupić, ale tak jak wspomniałam, weszłam, zatrzymałam się i patrzę, wiosna, i to nie bez powodu powiedziałam, dlatego że większość dekoracji, w ogóle nie było zbyt wielu dekoracji w Kiku w tym roku, większość elementów dekoracyjnych jest w kolorze różowym. Na niewielkim, na regale obok, w niewielkiej ilości znalazły się dekoracje w kolorze srebrnym, złotym i czerwonym. Natomiast żadnego wyboru specjalnego w jakości bardzo kiepskiej. W traktowaniu klienta jako, ja już kiedyś powiedziałam, zresztą to hasło mam napisane na swoim tam banerze, który stoi za mną, co trzeba wiedzieć, żeby nie dać zrobić z siebie barana. Więc to są dekoracje, które robią z nas potencjalnych konsumentów baranów. Tak mam wrażenie, że chcą z nas zrobić. Pokażę Wam, kochani, co warto kupić ewentualnie. Co mnie się spodobało i co wcale nie uważam, że to powinno być kupione akurat w celu Bożego Narodzenia. Natomiast pokażę. Spodobały mi się laparenki. W środku wykończone na złoto, więc bardzo fajna estetyka. Na zasadzie, że nie w środku jakieś tam białe. Bardzo fajna estetyka, środek złoty, tutaj na zewnątrz różowe. I te latarenki są w 2 wielkościach, więc jeżeli chcecie sobie zrobić jakąś taką aranżację fajną i macie na to jakiś fajny zamysł, no to jak najbardziej fajna sprawa, akurat to mi się podoba. 8,99 mała latarenka, podaję Wam ceny, bo wiem, że przy holach zakupowych sieciówek, z tego co widzę, podaje się ceny szczegółowo. 19,99 kosztuje ta duża latarenka. I to są fajne rzeczy, które mi się udało wypatrzeć. Wypatrzyłam również świece. Świece również warto kupić, chociaż może tak nie całkiem do końca, ale jest wybór świec. Wzięłam 3 rodzaje po jednej sztuce, żeby Wam pokazać, które warto kupić, bo są fajne, bo są świąteczne. Występują one również w innych kolorach. Zresztą szukam tutaj tego cuda trzeciego. Jest, trzecie cudo. Tylko zrobimy taki teścik, wiecie? Bo ja w tamtym roku się troszeczkę przejechałam na tych świecach lakierowanych, bo tutaj mamy świece w stylu rustykalnym. Chciałam, żeby to było fajnie widać. Świece w stylu rustykalnym. Genialna stylistyka świec rustykalna, czyli tak jak widzicie, one są specyficzne. Zdejmę tutaj, zresztą zdejmę to i zobaczycie, jak to się prezentuje. 6,99 kosztuje, kochani, ta świeca. Także cena jest w porządku. Jest ona potraktowana, jeżeli chodzi o ekspozycję, po macoszemu, bo nie wiem, dlaczego wszystkim się wydaje, że na przykład jak się nie błyszczy, nie świeci, nie jest pobrokacone, to już nie jest świąteczne. Jest. Świetna świeca. Te takie tak zwane rustykalne charakteryzują się tym, że one tak jakby widzicie, widać, że one się składają z jakichś takich jakby części, tak jakby pnie drzewa widzicie, to tutaj widzicie jakieś takie warstwy. Świetnie się to prezentuje do naturalnych strojków. Tutaj mamy, kochani, zwykłą świecę taką matową, która kosztuje również 6,99 matowa świeca, w tej chwili ona jest w folii. Natomiast tutaj mamy świecę metalizowaną, kosztuje 5,99 i teraz zrobimy test tej świecy, ponieważ w ubiegłym sezonie wszystkie świece metalizowane, które kupiłam w sieciówce, niestety warstwa metalizowana pięknie odeszła razem z folią przy zdejmowaniu.
zobaczymy, jak to się dzieje tutaj. O. Właśnie tak to się dzieje. Widzicie? Także, kochani, nie kuście się na świece metalizowane, bo to jest test, tak jak widzicie tutaj na żywo, czyli ja tego nie zdrapałam wcześniej, ja to wyjęłam z reklamówki. Tak wygląda potem ta przepiękna świeca metalizowana, więc na metalizowane się nie kuście w sieciówkach, bo taki jest niestety efekt. A ten efekt jest, kochani, dlatego, że te świece przeleżały w różnych miejscach, w różnej temperaturze przeleżały, powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach, żeby po prostu ta folia się nie przykleiła. Być może były za szybko robione na akord, w związku z tym na zasadzie takiej, że po prostu za szybko folię, nie wiem. Po prostu niedopuszczalne jest to, żeby zakupić świecę, bo z taką świecą do reklamacji się nie pójdzie, bo reklamacja Wam nie zostanie przyjęta. Rzecz, którą ewentualnie można rozpatrzeć do zakupu, szyszki, 8,99 paczka szyszek, jest ich tutaj 6, ale są całkiem spore, wykończone są brokatem na złoto. Dla osób, które ewentualnie będą robiły dekoracje w kolorce ze złotem, jak najbardziej tak, szyszki możecie w sieciówce kupić takie. I szyszki jeszcze celowo wzięłam, jeszcze jedne, o, rozpakowały się same, żeby Wam też pokazać. Takie jaśniejsze szyszeczki 4 zł kosztują. Uważam, że 4 zł, tutaj jakoś wychodzi po 40 groszy za sztukę. Można kupić, ale relatywnie do tego, co mamy, tak jak widzieliście, jakie wielkie paczki, w jakiej cenie, to jednak jest to mało korzystna sprawa. Ja Wam teraz pokażę rzeczy, bo ja bym bardzo chciała, mnie się marzy, żebyśmy się my, jako naród, jako ludzie z dobrym gustem, wyleczyli z zakupów w sieciówkach. Ponieważ było zachłośnięcie się tym kolorem właśnie różowym, nie wiem dlaczego, skąd i po co akurat różowym, bo zastanawiam się, co w związku z tym na wiosnę. Na wiosnę pójdziemy w jakieś brązy, no bo to tak wygląda mniej więcej, że się to troszkę zmienia. To też chciałam Wam pokazać rzeczy właśnie, jakie są jakości. Słuchajcie, to jest świecznik, on kosztuje 6,99, czyli 7 zł. To jest świecznik, który jest zrobiony ze zwykłej szklanki oklejonej takimi drobinkami. Ja starałam się ze wszystkich dostępnych znaleźć świecznik, który będzie fajnie wykończony. Jak widać, nie udało mi się. Ja położę podkładkę, będziecie mieli bardziej wyeksponowane. Jak widać, kochani, nie udało mi się, ponieważ świecznik, zanim jeszcze został przeze mnie nawet zakupiony, to już tutaj te kulki odpadają. Już odpadają te kuleczki, które są naklejone na zewnątrz. Strach się bać, co będzie, jak się zapali świeczkę i na przykład pod wpływem ciepła, które będzie wydzielała, albo na przykład umyć takiego świecznika, to w ogóle nie ma opcji, bo większość tych kulek po prostu poodpada. Odradzam, nie ma. Jadostwo B. Następny świecznik zakupiłam. Ja wiem, że to jest słodziutkie takie. Literatka, najtańsza literatka, którą można kupić gdzieś tam za złotówkę, ubrana w futerko. 6,99. No mówię, wiem, że to jest słodziutkie. Natomiast jakość wykonania taka, po prostu, o i to nie jest, że ja to teraz rozgrzebuję, to po prostu jest taka, o, tak wykonane. Jakość wykonania taka, kupicie sobie sami albo wykorzystacie sobie domowe szklanki, kupicie sobie kawałek futerka, teraz o to nie trudno, dostępne wszędzie, że wiążecie sznurkiem jutowym i zrobicie sobie ładniejszej jakości. Kolejna sprawa, w takim świeczniku według mnie zapakowanym w futerko nie widziałam jeszcze, żeby było widać blask świecy, no chyba, że to będzie stało tak na stoliku i będziemy na tą świecę patrzeć z góry, może dostrzeżemy jakiś urok światełek. Dlatego z tych trzech lampioników, które tam widzicie, uważam, że ten jest najbardziej sensowny, poza tym ma taki fajnie stonowany kolor. Następna rzecz, takie, o, mam jedną fajną rzecz. Naprawdę, to jest bardzo fajna rzecz. Szkoda tylko, że nie ma tu napisów po polsku. Bo na przykład fajnie by było, gdyby tu był napis Wesołych Świąt, to pokazuję Wam, co to jest. Mamy czasami problem z prezentami świątecznymi, tak? Kupujemy karty prezentowe, znaczy karty podarunkowe do różnych sklepów, sieciówek i tak dalej. Czasami się zdarza, że wręczamy gotówkę. W związku z tym, kochani, bardzo fajny, to jest akurat fajny patent. Wszyscy już wymyśliliśmy, żeby dawać to w kopertach, ale te kopertki są jednak bardziej estetyczne, więc to mamy w formie pudełeczek. Trzeba się z tym delikatnie obchodzić, żeby nie zmęczyć przed użyciem. Natomiast mamy to takie jakby pudełeczka. Kopertka, pudełeczko. W takim właśnie wydaniu, pakowane po 2 sztuki, były dostępne w różnej kolorystyce, ja wzięłam takie w kolorze naturalnym.
czyli takie bardziej pod eko stylistykę. To jest akurat bardzo fajna rzecz, z tym, że tak jak mówię, żal 4 zł kosztuje, 2 zł wychodzi za sztukę. Cena bardzo przyzwoita, bardzo, bardzo przyzwoita. Natomiast no, żal tylko, że tutaj nie mamy napisu Wesołych Świąt. Ja rozumiem, że sieciówki są międzynarodowe, ale wydaje mi się, że jeżeli idą na rynek polski, to również powinien być tam napis po polsku. Teraz chcę Wam pokazać takie świecące cudeńko, taką choineczkę. Zaraz już Wam powiem, ile kosztuje to cudo. 4 zł to cudo kosztuje. Sami ocencie, bo to za bardzo stać nie chcę, wiecie. Ale no nieważne, załóżmy, że stoi, o ja to podtrzymam. Ocencie sami, czy Wam do czegoś będzie potrzebne. No wzięłam jako taką ciekawostkę, no wzięłam. Wzięłam, niech się nam tutaj coś świeci. Coś takiego. Światełek dostępnych mamy bez liku, że tak powiem, w sieciówce. Bez liku, to znaczy światełka mamy przeróżne. Prosi się powiedzieć, użyć słowa kwadratowe i podłużne, ale powiem Wam, że trochę tak jest, kochani, dlatego że ja tych światełek nie będę nawet zapalała. Ja Wam tylko pokażę, ponieważ o ile uważam, że takie światełka, takie na przykład, to tutaj teraz pokażę, dla osób, które lubią glamour, czyli na bogato, bardzo fajna opcja światełek, bo to są takie jakby sznurki, dłuższe takie girlandki koralików, przepięknych koralików. Te są naprawdę bardzo ładne, bardzo fajne jakościowo i tutaj pomiędzy tym są wmontowane światełka. To jest akurat bardzo fajna rzecz dla dekoracji w stylu glamour, dla domów, wnętrz w stylu glamour i to kosztuje 12,99. To jak najbardziej ta tak, o tyle nie jestem totalnie w stanie zrozumieć światełek takich. Ja rozumiem drobne światełka, rozumiem. Jest potrzeba użycia drobnych światełek, jest chęć użycia, bo gdzieś tam trzeba, ale naprawdę, plastikowe serduszka na Boże Narodzenie w takiej ilości, powiedziałabym delikatnie, średni pomysł. O tak może. I no to tam więcej nie będę tego już komentowała. Po prostu średni pomysł, to jest jako dekoracja bożonarodzeniowa, tak jest. Nikt tutaj jakby, nie pomyliłam się. I to kosztuje, one kosztują 8,99. No także o. Jak to podsumuję, nie wiadomo co powiedzieć, no można po prostu powiedzieć także o. No i teraz jeszcze jedna taka oryginalna dekoracja, pluszowa bombka, 6,99. Nie wiem, czy na choinkę ewentualnie, czy... Znaczy tak, rozumiem na przykład udekorowanie pokoju dziecka taką bombeczką pluszową, bardzo fajna rzecz, milutka w dotyku. Środek styropianowy, bo chciałam już powiedzieć, że dziecko się może pobawić. No nie może, bo jak mocniej ściśnie, to zgniecie. Na sznurku jutowym, no nie wiem, to po prostu chyba pod jakby... O, to ma pasować, na przykład ta bombeczka ma pasować do tego świeczniczka. Ja się celowo tak wyrażam, bardzo tak zdrobniale i troszkę infantylnie, ponieważ to właśnie takie mam, odnoszę wrażenie i to właśnie te rzeczy są dostosowane dla takiego sposobu wyrażania się. Teraz mam bombki w kolorze różowym. O tyle właśnie wspomniałam o tym, że o tyle, o ile można czasami coś jeszcze fajnego znaleźć, już niestety nie można tego dopasować. Chciałam zakupić te bombki w kolorze różowym, bo myślę sobie, no to jeżeli ten różowy jest taki modny, no to może ja zrobię jakiś stroik z różowymi bombkami. Zakupiłam bombki szklane, bardzo ładne bombeczki szklane w kolorze różowym, pakowane taki standard, czyli część błyszczących, część matowych. One kosztują te bombeczki 5,99, kosztują taksę, kosztują, powiedziałabym, cena taka przeciętna jest, bo oczywiście w internecie możecie zakupić taniej. Natomiast o tyle już niestety nie byłam w stanie znaleźć bombek szklanych, większych. Była jedna paczka bardzo dużych, rozbita. A jeżeli chcemy sobie dokomponować po średniej wielkości, to już musimy się posiłkować niestety plastikiem. I teraz, jeżeli komuś zależy na jakości, i wszyscy wiemy, że jednak szkło wygląda szlachetniej, jeżeli ktoś ma możliwość, to używamy szkła, to musimy się pogodzić z faktem, że chcemy różne wielkości, to mamy już plastik. Jeżeli chodzi o wybór plastikowych bombek, w tym roku nawet plastikowych nie ma do wyboru, w Kiku na przykład. Nie ma, jestem zaskoczona, w tamtym roku było tego dużo, dużo więcej i to nie jest tak, że się okres świąteczny dopiero zaczyna, bo tamten okres świąteczny to się już zaczął
praktycznie lato minęło, o Wszystkich Świętych jeszcze myśleliśmy w kategoriach paru miesięcy, a tam już były ozdoby świąteczne. Więc kochani, a może się już wyprzedały, nie wiem. W każdym razie mamy bombki plastikowe. Plastikowe bombki nie są drogie, zawsze są dużo tańsze niż szkło, ale nie w tym przypadku. W tym przypadku bombki plastikowe kosztują 12,99. Także nie jest to dobra cena jak na plastik. Te bombki natomiast kosztują 4 zł. Szału nie ma, jeżeli chodzi jakby o jakość. No ja jestem przeciwniczką, tak jak wiecie, bombek plastikowych. Ale układam je tutaj, żeby było widać te kolory różowe. Aczkolwiek sam odcień różu jest całkiem ok. Dwie rzeczy miłe dla oka. Miłe dla oka, dlatego że ceramika przede wszystkim. O, już widzę, że ubita ceramika. Ceramiczny aniołek w kolorze różowym. Bardzo miła, sympatyczna rzecz dla oka, tutaj muszę przyznać. Znowu jest ten kolor różowy, tak? No ale na przykład powiedzmy, no macie jakąś tam córeczkę, ja mam na przykład chrześnicę. Mała księżniczka. Do niej, do pokoju będzie to idealnie pasowało. I do tego choineczka w kolorze różowym, również ceramiczna. To jest akurat ok. I tak jak mówię, gdyby tam dokomponować sobie do tego elementy różne inne, będzie się fajnie prezentowało. 8,99 i kochani 7,97, też 8,99. Tylko, to by było wszystko fajnie, tylko zastanawia mnie fakt, dlaczego takie rzeczy nie są dostępne w innych kolorach. Widziałam jeszcze w kolorze białym i na tym koniec. Nie ma na przykład choineczki w kolorze zielonym albo takiej jakiejś tam powiedzmy bardziej świątecznej, srebro, złoto, nie. Mamy białe i mamy różowe i stąd dlatego właśnie zastanawiam mnie, czy rynek chiński planuje zalać nas po prostu jakąś swoją nową kolorystyką i zmienić nam stylistykę i zmienić nam charakter naszych świąt. No otóż mam nadzieję, że się temu nie poddamy. Nie poddawajcie się temu, kochani. Cotton balsy. Nie wiem dlaczego, skąd, na wielu, bo tak jak już wiele razy wspominałam, na wielu różnych, jest mi polecane na YouTubie wiele różnych kanałów, tak? Na tych kanałach youtuberki pokazują na holach zakupowych różne takie kulki, teraz zauważyłam, bardzo modne kulki, nazywając je cotton balsami. To nie są żadne cotton balsy, ponieważ cotton balsy, no to jest, jak sama nazwa wskazuje, to są bawełniane kulki przede wszystkim, czyli wykonane w specyficzny sposób. Natomiast to są zwykłe plastikowe bombki, w które powkładane są światełka. Te światełka świecą tak. Proszę. Nawet nie będę tego wyjmowała. Bo widzicie, jak one świecą? Widać to? Nie widać, bo one prawie nie świecą. I więc tak, o ile można się spodziewać, że w takiej przeźroczystej bombce, która totalnie kiczowa, to wygląda, bo jest plastikowa, tak poklejona, że aż krzywo, jest jeszcze to światełko widoczne, o tyle na przykład już w tej mocno brokaconej, kochani, nie ma prawa być widoczne to światełko, bo po prostu, no nie ma prawa, no kurczę. Tutaj, gdzie są jakieś prześwity, to jest, ale tutaj, gdzie jest, no to nie. No, to są takie, to takie macie dostępne różnej wielkości, w srebrze i w złocie. Dowolność wielkości jest spora, rozmiarów. I to kosztuje, wiecie co, przepraszam Was najmocniej, ale to kosztuje nie wiem ile, ale może nawet lepiej, że nie wiem ile, bo gdybym wiedziała, to bym się mogła załamać. Ile to kosztuje? Co teraz Wam chcę pokazać? Chcę Wam pokazać choinki i chcę porównać ich jakość. Powiedzmy, że choinki, bo na przykład jasną sprawą jest, że gdzieś tam trzeba sobie czasami taki drobiazg postawić, prawda? I to jest oczywiste, więc kochani, mamy drobiazg i mamy drobiazg. Chciałam pokazać po prostu, jak bardzo trzeba zważać na jakość, którą się wybiera, bo taki sam drobiazg, ten, który wygląda całkiem przyzwoicie, czyli jakość tego jest jaka jest, no bo to jest plastik. Ale ta choineczka jednak się już zupełnie inaczej prezentuje i ona, kochani, kosztowała 14,99, ta akurat, i wykonana w sposób taki przyzwoity. No to tutaj mamy taki, aha, tutaj to się świeci, nie mam bateryjek, ale nie będę świeciła, żeby Was nie poraziła uroda tej choinki, nie będę świeciła. Natomiast ta już kosztowała 24,99, więc powiem Wam szczerze, że 100 razy bym wolała taką choinkę postawić, nie wiem, gdzieś tam na parapecie, na przykład w łazience, niż coś takiego. Jakość tutaj tego całego igliwia pozostawia bardzo wiele do życzenia, tak jak widzicie zresztą. No i prezentuje się mniej więcej tak. Ja wiem, że każdy może powiedzieć, ale przecież to można ładnie rozłożyć, ozdobić i tak dalej, można, tylko czy warto?
Nie warto na przykład kupić sobie trzech ładnych gałązek sztucznych i samemu wytworzyć coś takiego, co kształtem to tak nawet do końca nie przypomina choinki, bo choćby nie wiem jak rozkładać, to po prostu no nie. Także takie o ustawię tutaj i teraz przechodzę do rzeczy ładniejszych. Do rzeczy ładniejszych. Kochani, teraz chcę Wam pokazać takie coś. Ja po prostu takie coś zobaczyłam, nie? I najpierw myślę, o choinka, tylko gdzie stojak? Przepraszam Was bardzo. Wybaczcie, kochani, bo ja nie chcę nikogo obrazić, ale myślę sobie, tylko gdzie stojak do tej choinki? Szukam, ale okazało się, o to by się wykrzywiło, ale okazało, a nie, to nie są nitki, które się powplatały, one tutaj specjalnie są, to przepraszam, bo bym to sprofanowała, że tak powiem, jakbym to wyciągała. To się samo wyciąga. Okazało się, że stojaka nie ma, bo to nie jest choinka, tylko to jest zawieszka. Więc jest takie coś, o. Takie. Jeżeli chcecie sobie coś takiego, kochani, zakupić za cenę 14,99, to znaczy, ja nie rozumiem pierwsza sprawa tego, że jest tutaj dosyć dużo użyte elementów dekoracyjnych, z których naprawdę można by było z tej samej ilości, albo nawet użyć ich mniej tych elementów i naprawdę zrobić coś troszkę bardziej gustownego. Nie wiem dlaczego po prostu kupujemy takie rzeczy. Kupujemy, no widać, jest na to zapotrzebowanie, słuchajcie, jest popyt, jest podaż. Jeżeli rynek chiński widzi, że rynek na przykład polski to kupuje, no to nam będzie tego dostarcza. Dlatego, kochani, zakończmy kupowanie tego. Kupcie sobie kilka bombek plastikowych, jedną szyszkę, dwie, przepraszam, i zróbcie sobie sami ozdobę do powieszenia, nie kupując czegoś takiego, bo to po prostu woła o pomstę do nieba. Ale jest, no dla mnie to wygląda trochę jak szczotka do czyszczenia, tak jak na przykład kaloryfera, ale to nie zamienił, bo włoski szybciutko powypadają. Także w tym celu nie kupujemy. Ja nie wiem, czy Wy pamiętacie taki hicior tegoroczny na święta wielkanocne i kilka osób podpowiedziało, że ten zając, ten koszmarny zając jest przerobiony z bałwana na pewno bożonarodzeniowego. Mieliście rację. 100% racji. Ja żałuję, że ja nie zachowałam tamtego zająca, dlatego że w tym roku, no widocznie nie schodzą, bo w tym roku zostały ponownie przerobione na bałwanki. Proszę. Gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć, to właśnie w tamtym roku był zając, w tym roku znowu jest bałwanek. Ja w ogóle tak sobie, wiecie, wyobraziłam, to już taka moja wyobraźnia zadziałała mocna, zwizualizowałam sobie tak, że jest gdzieś taka wielka szafa na tę ubranka dla nich. Przepraszam, kochani, ale no po prostu to jest prześmieszne i te ubranka są przechowywane sezonowo i to jest tak, jak my sprzątamy swoją odzież po zimie i wynosimy, nie wiem, na strych, chowamy do pawlacza, do szafy na górę, tak tutaj oni ściągają te czapeczki, szaliczki i noski i chowają po prostu do szafy, a potem przebierają go w zajączka. Jak się sprzeda zajączek, to będzie sprzedany. Jak się nie sprzeda, to potem się po prostu zdejmuje mu łóżka i marchewkę i z łapek się zabiera i zakłada mu się szaliczek, czapeczkę i stawia się go na Boże Narodzenie. Także tak, mamy znowu tego bałwanka. To być może to jest nawet ten sam, tylko przebrany. Także więc on tutaj na przodzie sobie stanie. Ale to i tak nie jest hit tegoroczny. Nie, nie, nie. Tutaj mam jeszcze taką dosyć interesującą dekorację i znowu w kolorze różowym, no bo idąc za ciosem automatycznie po prostu ta sieć postanowiła nam podyktować w tym roku kolor różowy jako widocznie kolor jakiś taki super modny, być może w okolicach Bożego Narodzenia. I znowu muszę użyć mojego określenia, że o tyle, o ile jestem w stanie zrozumieć, że ta wątpliwej bardzo jakości gwiazda tak zwana betlejemska, w kolorze różowym, z brokatem, jeszcze jakoś powiedzmy się wybroni, bo być może ktoś będzie chciał zakupić takie coś za cenę 8,99, nie warto, nie kupujcie, ale jeżeli ktoś będzie chciał zakupić coś takiego i postawić w swoim domu w jakiejś kompozycji, to ja to zrozumiem, bo na przykład gustuję w kolorze różowym i po prostu to tutaj do kompletu, proszę bardzo, gustuję w kolorze różowym i na przykład mu to pasuje. O tyle, no niestety, no przykro mi, ale ja nie widziałam jeszcze storczyków bożonarodzeniowych, nigdy nie widziałam, jak 19 lat robię dekoracje, 19 lat bywam na giełdzie florystycznej, gdzie można powiedzieć, że jest wszystko, to kochani, ze storczykiem bożonarodzeniowym spotykam się pierwszy raz, to jest mniej więcej tak,
jakby wykonali stokrotki, na przykład, które się pojawiają na wiosnę, stokrotki na różowo w kolorze pobrokacone i wystawione by zostały jako dekoracja bożonarodzeniowa. Otóż ta dekoracja bożonarodzeniowa kosztuje 8,99. No nie wiem, zostawiam to Wam pod rozwagę. Kupicie, Wasza sprawa. Ja nie kupię, oddam. I to jak najszybciej, żeby nie kalało moich oczu i mam nadzieję, że tutaj jednak będzie większość osób, które niekoniecznie zgodzą się właśnie z tym, że storczyk bożonarodzeniowy powinien mieć miejsce w Waszym domu. Ja go tutaj tak wstawię, żeby się tak efektowniej prezentował. Nie chcę stać, uj. Teraz już przechodzimy do hitu. Ja wiem, że ten film będzie długi, wiem, ale tutaj jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy, słuchajcie. Tego się naprawdę, no nie da się tego tak szybko. Teraz chciałam Wam pokazać hit. Ten bałwanek, znaczy ta forma dekoracji, i zaznaczam od razu, to nie jest dekoracja. Ta forma czegoś świątecznego była w kilku wersjach. Ja wybrałam bałwanka, bo uważam, że aniołek niekoniecznie, Mikołaj niekoniecznie, to może bałwanek, ale Wy nie wiecie, co to jest. Być może, znaczy tam już na pewno wiele osób ogląda, które wiedzą, co to jest. Kochani, otóż, jeżeli chcemy święta spędzić po Bożemu i na przykład przy stole siedzą dzieci przy Wigilii, a chcemy się na przykład uraczyć jakimś trunkiem, i nie wiem, jak to zrobić, żeby tym dzieciom nie trzeba było tłumaczyć, że no przecież nie pijemy alkoholu przy Wigilii, no to kupujemy takiego oto bałwanka. To jest po prostu, nie wiem, co to jest. Znaczy, ja wiem, to jest pokrowiec po prostu na flaszkę, zwyczajnie. Ale nie rozumiem tego, może tak. Może moja głowa jest za mała, żeby to zrozumieć. Nieestetyczne wykonanie tego bałwanka. O, nieestetyczne wykonanie tego bałwanka świadczy tylko o tym, że trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby chować ten alkohol, kupując właśnie takie coś. No ale jest, jest. I to jakby ktoś sobie życzył, to jest jeszcze w kilku wersjach. Dobrze, ja teraz przejdę do tegorocznego hitu, bo to, co do tej pory pokazałam, to jeszcze było nic, naprawdę. I naprawdę możecie mi uwierzyć, że ja naprawdę w tym sklepie nie spędziłam wiele czasu, bo ja... No nie, szkoda mi było czasu na to. Kochani, tutaj mamy drzewko bożonarodzeniowe. To jest naprawdę drzewko bożonarodzeniowe. To jest naprawdę dostępne w opcji dekoracji bożonarodzeniowych. I mało tego, to jest na wykończeniu, rozumiecie? Ja kupiłam ostatni model w tym kolorze. To jest coś, czego świat do tej pory nie widział. To ma nawet stojak. Stojak jest bardzo solidny. Jeżeli komuś brakuje stojaka, chciałby wykonać sobie jakąś dekorację, to można to kupić, żeby mieć stojak. To coś kosztuje 34,99. I teraz chcę Wam powiedzieć, że nie mam baterii, żeby Wam zademonstrować. O choinka. Nie wiem, czy mam jakieś baterie, żeby Wam to zademonstrować. No to powiem szczerze, że dałam tutaj ciała po całości. No dobrze, to chociaż spróbuję, żebyście sobie tak zwizualizowali to. To jest, się montuje. I to są... Proszę, to się rozkłada. Tak to było wyeksponowane. Ja byłam przekonana, że to się podpina do prądu. Ja sobie tutaj gniazdeczko przygotowałam, żeby Wam to zademonstrować. Wiecie co, no w zasadzie no to tak do końca to nie jest ważne, jak to się świeci, dlatego że jakby się to nie świeciło, o to już jest dokręcone na full, powiem Wam, na full jest dokręcone, ale i tak schodzi. Kochani, jakby się to nie świeciło, to jakby to powiedzieć, teraz użyję angielskiego, półangielskiego określenia, takiego spolszczonego. Nie wiem, o co kaman w tym, naprawdę. Nie wiem, bo ten kolor różowy, no to tak jakby no, w tej całej konwencji tego różu na święta. Te róże gąbkowe, których się używa do dekoracji ślubnych, których się używa do wykonania sobie jakichś tam takich dekoracji domowych, typowo takich uniwersalnych.
to wszystko na tym białym drzewku imitującym jakieś drzewko bożonarodzeniowe, nie wiem. Ja chciałabym na koniec po prostu powiedzieć tyle, że zostawię Was z tym. Po prostu przemyślcie to. Jest takie powiedzenie takiego bardzo mądrego pana terapeuty, z którego usług gdzieś tam miałam okazję korzystać. I to był bardzo mądry człowiek, on zawsze na koniec jakąś tam powiedział do mnie rzecz i mówił: zostawiam Ciebie z tym do następnego spotkania. Ja Wam, kochani, chciałam po tych wszystkich tutaj moich troszkę szyderach, niektórych przepraszam za to, jeżeli poczuli się urażeni, ale mam nadzieję, że nie. No ja po prostu wiecie, że mówię, co myślę. I chciałabym właśnie tak na koniec dzisiejszego odcinka po prostu nawołać Was do takiej refleksji i powiedzieć tyle tylko, że z tym drzewkiem zostawiam Was z tym, kochani. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. W dniu dzisiejszym mam nadzieję, że ten odcinek chociaż odrobineczkę przybliży Wam, może nie to, co jest we wszystkich sieciówkach, bo ja więcej po sieciówkach na pewno nie będę w tym roku chodziła, nie z lenistwa, tylko dlatego, że po prostu uważam, że totalnie nie warto. I chciałabym, żebyście wzięli pod rozwagę, co ewentualnie i czy warto się rzucać na te nowości. I kochani, zapraszam Was serdecznie na kolejne dekorady, w których już będziemy sobie wykonywać jakieś dekoracje takie w naszym stylu po prostu. Dziękuję Wam serdecznie za cierpliwość i mam nadzieję, że znajdę te baterie. Muszę znaleźć i zaraz jeszcze na koniec domontuję taki film, jak to drzewko się świeci. Zobaczycie. Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przesyłam Wam milion buziaków. Dostałam nawet komentarz po francusku, w którym pisało, żebym się troszeczkę więcej uśmiechała. Ja mam wrażenie, że ja cały czas się uśmiecham i śmieję do Was. Ewentualnie, jeżeli się, kochani, nie śmieję, to wyłącznie wtedy, jak na przykład próbuję się na czymś mocno skoncentrować lub na przykład, jeżeli najdzie mnie refleksja w związku z takim właśnie drzewkiem bożonarodzeniowym. Pa, pa.